Dobrze, więc co? Kupujemy Deluxiora. Chodź tu, Deluxo. Deluxo, Deluxo. Pyk. Kupujemy, myk. I nie wiem, gdzie tutaj baza. Ja bym sobie do hangaru sprowadził. No dobra, niech będzie tam. To jest pole bitwy, i dosłownie to jest pole bitwy. Ja bym tym Deluxiorem, dawajcie na bazę wojskową. Czy oni mają szansę z nami? A niektórzy mają hangary w bazie wojskowej. Właśnie tu Adr przyjechał. Co tu jeszcze? Z tego zlotu się masakra zrobiła. Musimy gdzieś indziej się spotkać. Na Sandy Shoes na przykład, czy coś. Dobra, jest moje Deluxo. Mam nadzieję, że przeżyje. Musimy zamówić sobie jeszcze mobilne centrum operacyjne, bo tam będzie można pewnie stuningować ten samochód, jeśli chodzi o osiągi, tak myślę. Jak się pali gumę w GTA? Naciśnij do przodu i do tyłu. Niezależnie od tego, czy grasz na padzie, czy na... Ajajajajaj! Czy na tym... Na klawiaturze i myszce. Tak? Dobra. Ktoś ma 6000... Jakiś Jakob. 6402 level. To bardzo w porządku. Ja się cieszę. I do góry. Także Deluxo jest fajne, bo jak się je kupuje, to ono już w standardzie ma ten taki dopalacz. Nie trzeba tego jakby dokupować oddzielnie, no nie? To jest spoko. Lecę do mojego centrum mobilnego. Dawaj zlot Deluxo tylko. Zrobimy wszystko, spokojnie. Miałem nie kupować tego Deluxo, ale jest to fajny samochód. Mam teraz 11 milionów tylko, kurde. Już mi tak nie starczy chyba na następną aktualizację, coś tak czuję. Dobra, wbijamy. Da radę wbić? Da radę wbić. Jak nim latać? Trzeba nacisnąć X na klawiaturze lub A na padzie w przypadku pada od X. Tu można wszystko stuningować, no i to jest git. Robimy tuning w takim razie, hamulce rajdowe, silnik, wydech. Wow, tutaj można nawet... to nic specjalnego ten wydech, nie? Przednie zderzaki. No nie, takie kosmetyczne zmiany głównie, co? Niewiele tych zmian. Maska. Okej. Klaksony, światełka. Dajmy neony, ja myślę, że tu będą pasować. Dajmy białe, niech będą sobie białe. Tablice, no dobra, niech będzie moja ludzkowa. Ale dymy, no dymy są, kurczę, niezłe. Czekajcie, to tak. Co, złote? Złote Deluxo? Czekajcie, jak tu było z tym złotym? Się tu robiło złote. Dawajcie złote. Szczere złoto. Gdzie moje drzwi są? Co się stało z drzwiami? Zobaczcie. Czemu w moim Deluxo drzwi są jakieś dziwnie otwarte? O, masakra. Dobra, złoto niech będzie. Dodatkowy. 4 złote. 25 tysięcy to kosztuje. Nie podoba mi się to. Ma być złote, będzie złote. Kolor wykończenia. Dajmy sobie coś takiego. Sprzedać możemy... Za ile? Za 2 miliony 200 tysięcy. To nie tak źle, jak kiedyś się sprzeda. Okej. Okay. Czekajcie. Zaraz zerknę na czacik. Cygany drzwi ukradły, tak. Polerowane złoto. To mi się nawet podoba, niech tak zostanie. Leć wysoko i spadnij do wody. A, to nie jest dobry pomysł, bo się utopimy, już to sprawdzałem. Jak dołączyć do ciebie, jeśli jestem w aktywnej ekipie? Musisz tam wybrać i dołączyć do kogoś z ludzków, bo już prawie pełna sesja jest. Jak można mieć w GTA 8000 poziom? Nie wiem, no. W sumie nie mam pojęcia. A czy wiem, no, po prostu cheaterzy, tak. Dodają sobie tam. Nie wiem, po co dodawać sobie poziom swoją drogą. To chyba lepiej mieć właśnie niski poziom i kogoś zaskoczyć, że tak się dobrze gra, nie? Tak na ludzki rozum. Skrzynia biegów. Turbo. W sumie i tak niewiele będę po tym jeździł. Karabiny i rakiety. Aha, czyli mamy wszystko razem.
koła. Tutaj warto chyba jakieś inne zainstalować. Dajmy sobie sportowe. A co? Jak szaleć, to szaleć. Dajmy sobie takie. W sumie ciekawe, czy dawać tu kuloodporne, czy nie kuloodporne. Ty grasz na padzie od jakiego Xboxa? Od Xboxa One, to jest pad pierwszej generacji, wiesz? Także do niego trzeba doczepiać takie małe główienko, żeby można było podłączyć słuchawki na jacka. Ulepszenie, dajmy te kuloodporne. I dym, dajmy... Koty czerwone, oranżowe. A co? Okej, okay, i co jeszcze? Szyby. Jezus Maria. Opuść mobilne centrum, dobra. Dawaj felgi dolary. Nie, takie są spoko. To co, lecimy na Sandyshoes, tam powinni wszyscy się już zebrać. O, drzwi mi się naprawiły. Złote deluxo. Pyk. Czy ono teraz jakieś szybsze jest z tym dopalaczem po tuningu? Wiecie co, nie wiem, ale wiem jedno, mam zainstalowane neony. A właśnie, musimy jeszcze jedną rzecz sprawdzić, bo chyba, jak się wyjdzie z samochodu... Czekajcie, wezmę tylko dla pasażerów. O, i tutaj jest taka opcja jak... Znaczy, powinna być taka opcja, sterowanie pojazdem, silnik. Włączamy. Okej, okay, włączyło się światła. Teraz nie wiem, czy można było jakoś to deluxo podnosić. Kontrolku bombowego? Nie, tutaj nic nie widzę takiego. Drzwi pojazdu. Maska, bagażnik, wszystkie. O kurde. To się... No dobra. Chcę, żeby po prostu cały czas był... Cały czas lewitował. Nie wiem, jak to zrobić. Bo jak wysiadam z lewitującego, to on się przemienia, nie? Dobra, spadła. Jedziemy w takim razie, czy lecimy na lotnisko i robimy zlocik. Robimy zlocik. Ja akurat wezmę sobie deluxo, ale z tej aktualizacji mam jeszcze akulę. Także fajnie, zrobiliśmy sobie szybko tuning. Cały tuning można zrobić w przyczepie mobilnym centrum dowodzenia. Tutaj jeszcze możemy sobie coś zmienić. Broń możemy sobie zmienić, jak tu się... O! Działko rakiety. Wyłączone namierzanie, czyli możemy mieć namierzane rakiety i nienamierzane. Nie wiem, czy one są skończone właśnie. A jak to właśnie strzela? Czekajcie, to się strzelało. O, na padzie, bo ja teraz na padzie sobie testuję. A, już wiem chyba, o co chodzi. Jak się jedzie po ziemi... To jest mój pierwszy samochód w ogóle, który strzela rakietami. Ever, poważnie. A więc tak. Namierzanie, działko i rakiety. I teraz... Jakbyśmy chcieli coś namierzyć kogoś, to właśnie nie chcę nikogo zabijać tutaj. Bo tutaj taka pokojowa atmosfera jest, ale jakby mnie goniła policja, spróbujmy, żeby mnie goniła policja, żebym się sam nie zabił. Okej. Dobra, goni mnie policja i teraz, jak on będzie tymi rakietami strzelał? Ja już jestem w drodze na lotnisko. Musimy sprawdzić te rakiety. Okej, jedzie policja, bo policja nie będzie namierzał, nie? O to chodzi. I on chyba tak do góry strzela jak ten Batmobil tymi rakietami, co? Zobaczmy, tak, uwaga. Wow, to jest super! To jest super. Dobra, lecimy na lotnisko i robimy kolejny zlocik, moi drodzy.